że dopóki król jest przy stole biesiadnym, mój nart wydaje swą woń. Pieśń nad pieśniami, kiedy oblubienica, kiedy Kościół mówi to do Boga, to jest to dla nas dzisiaj, że dopóki król jest przy stole biesiadnym. Dlaczego dopóki? Dlatego, że jeżeli my jesteśmy ludźmi tutaj na ziemi, a Bóg, który jest w nas i zostanie wyeksponowany, to wszystko będzie wokół nas naturalne. I można być człowiekiem chodzącym wewnątrz siebie z Duchem Świętym, ale jeżeli nie wyeksponujemy tego na zewnątrz, jeżeli On nie zasiądzie przy stole naszego życia w różnych dziedzinach, to nasze życie będzie jedynie zwykłym, naturalnym życiem. Będzie naturalne życie. A my nie jesteśmy ograniczeni do życia naturalnego. Jeżeli zatem my chcemy, aby Ten, który jest w nas, zasiadał przy stole życia z nami, to odpowiedzią jest głęboka, osobista, intymna, codzienna i bardzo silna relacja z Nim. Kiedy jest relacja z Nim, kiedy jest kontakt z Nim, to On wtedy siada przy stole naszego życia. Bóg taki jest. Bóg jest Bogiem, który chce być adorowany. Dlaczego On chce być adorowany? Dlatego, że On, jestem w stanie powiedzieć taką rzecz, że On nie umie inaczej. On taki jest. Nie ma nikogo większego niż On, nikogo potężniejszego niż On. Nie ma kogoś takiego, do kogo Bóg jest w stanie zwrócić się z formą adoracji. On jest najwyższą formą. I teraz relacja moja i Twoja z Nim doprowadza do tego, że On zasiada przy tym stole życia. Że kiedy patrzysz na Niego, kiedy mówisz: Boże, to jest dla mnie za mało, że ja jestem narodzony z Twojego Świętego Ducha. To jest dla mnie za mało. Ja chcę mieć z Tobą kontakt twarzą w twarz. Ja chcę mieć kontakt twarzą w twarz. To będzie w Tobie powstawała, będzie powstawało ogromne pragnienie relacji. Pragnienie. Czasami do mnie ludzie mówią: ja nie mam chęci się modlić. Jakby to nie jest problem. Przyjdź do Boga i powiedz do Niego taką rzecz: ja nie mam chęci się modlić. Ja w ogóle nie mam ochoty na to. Ale wiem, że jesteś Bogiem. To spraw teraz we mnie tą chęć. Po co tu się wysilać? Przecież On powiedział: ja jestem ten, który daje chcenie. Przecież chcenie nie wynika z tego, że ja wstaję rano i mam chcenie. Bo ja nie muszę mieć rano chcenia na nic. Ja nie muszę mieć na nic w ogóle chcenia. Ale ja wierzę w Boga, którego zapraszam do codzienności mojej i mówię: daj mi chcenie bycia z Tobą. I On pobudza mnie tak, On mnie tak inspiruje, że ja zaczynam Go adorować. Ja zaczynam Go adorować. Dlaczego? Bo On mnie zainspirował. Zawsze inspiracja wychodzi od Niego. Ale pobudź Go tą modlitwą. Powiedz: ja chcę głębiej, więcej, mocniej. Ja nie będę zostawał tylko w miejscu, że się narodziłem na nowo. Halleluja, że się narodziłem na nowo. Idę do nieba. Ale ja chcę, żebyś zasiadał przy stole moim. Ja chcę, żebyś zasiadał przy stole moim. Ja tego właśnie chcę. Słowo Boże mówi: gdyż nie pozostanie wielu bezbożnych nad dziełem sprawiedliwym, aby sprawiedliwi nie wyciągali swych rąk ku bezprawiu. On mówi: ja Ciebie zachowam od każdej rzeczy negatywnej. Tylko przyjdź do mnie i powiedz: ja chcę być zachowany. Tylko powiedz: ja chcę być blisko, a ja pociągnę Cię do siebie. Tylko powiedz: ja chcę tego, a On to zrobi. Zrozum, kiedy będziesz się uwielbiał Boga, powiedz: Boże, to za mało, że się narodziłem z Twojego Świętego Ducha. Ja chcę, żebyś zasiadał przy moim stole każdego dnia. Każdego dnia. Wzbudź we mnie teraz te rzeczy, o których nie mam bladego pojęcia.
Wzbudź we mnie pragnienia, o których ja w ogóle nic nie wiem. Boże, przemij się przez moje zaburzenia. Powiedz do Niego, przemij się przez zaburzenia mojej duszy. Przemij się, potężny Boże. Przemij się, Boże. Powiedz to do Niego, On jest w Tobie. Nie musisz Go wołać gdzieś z nieba. On jest w Tobie i On zna Twój stan. I On się w ogóle nie martwi tym stanem. No mówi, to jest nieważne. Ważne, że chcesz. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. Kto pragnie, niech przyjdzie. Znaczy, On nie stawia żadnych barier. On nie mówi, w jakim masz być stanie, że masz się przygotować. Religia ściemia i mówi, musisz dużo pościć. Ty musisz dużo tego, ty musisz dużo tamtego. Ludzie przychodzą, ty się masz dużo modlić, a ja mówię, jak ja się mam modlić, jak mnie po prostu nie interesuje modlitwa. To jak ja się mam modlić? Jak ja jestem zainteresowany tym światem i grzechem? Po prostu jestem żywo zainteresowany patologią. Po prostu. W ogóle nie kręci mnie niebo. Jak mam to zrobić? Wystarczy przyjść do Niego i powiedzieć, Boże, narodziłem się z Twojego Świętego Ducha, zostałem zapieczętowany na zawsze. Zadbaj o mnie teraz. Zadbaj o mnie. Żebym chciał, żebym pragnął, żebym był pełen gorąca, żebym taki właśnie był, jakiego sobie mnie wymarzyłeś. Po prostu On sobie takiego Ciebie wymarzył. On sobie wypisał Ciebie na swoim sercu. Wystarczy, że poddasz Mu się w ten sposób. To nie jest Ojciec, który wymaga, to jest Ojciec, do którego przychodzisz i On uwalnia do Twojego życia moc. On moc uwalnia. On uwalnia chęć bycia innym człowiekiem. Ja bym w życiu nie robił tego, co robię, gdybym nie miał chęci na to. Ale On mi dał tą chęć. To On mi dał tą chęć. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że Ty jesteś Bogiem, który daje nam chcenie, a potem na to przychodzi moc wykonania. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Yeah.
Yeah.
wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Cię. Ty, który cudownie nas stworzyłeś. Ty, który zamieszkałeś w nas. My uwielbiamy Cię. Yeah.
słowa zniechęcenia. Nawet wczoraj wieczorem. I widziałem cię, jak płakałaś we wtorek. Zdejmowałaś ją z głowy. Za każdym razem, kiedy martwiłaś się, zdejmowałaś ją z głowy i kładłaś koło swojego zielonego tapczaniku. Ale ja ci podaję dzisiaj twoją koronę. Załóż swoją koronę. Stop!
głowy. Taki miałeś. Teraz w lewej części mózgu jest naprawiany nerw. Połóż sobie rękę na głowie. Przeklinam te bóle. Ojcze, ja dziękuję Tobie za odbudowę tego nerwu. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Odbudowa nerwu. Odbudowa nerwu. Odbudowa. Moc twórcza. Moc twórcza. Moc twórcza. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa! Przed założeniem świata.
to ty ją widziałeś, ojcze. To ty ją widziałeś. Ochrana to w imię Jezusa. Ja ochraniam to autorytetem z nieba. Diable, nie masz władzy nad jej życiem w imieniu Jezusa Chrystusa. Thank you.
każe się służyć tak, by w życiu tro Tobie dać i sługą być. Więc uczę się służyć tak, by w życiu tro Tobie dać. To jest nasze wyznanie. Proklamuj to, proklamuj. Służyć tak, by w życiu tron Tobie dać.
Bóg, to sługa Król. Zaprasza dziś my za niemi. No, powstawaj teraz. I życie swe wciąż składać mu. Wszystko to skamieniało, powstawaj teraz. Pokorny czci jest sługa Król. Służbie, w rozwoju, w finansach, w relacjach z Bogiem z ludźmi, jak coś skamieniało. Zakaż teraz temu, że powstało. Ja prorokuję teraz do każdej skamieliny w życiu człowieka na tym miejscu. Powstawaj! Ożywaj! 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 Skamieniałe orły, wstawajcie! Skamieniałe orły! Ja w imieniu Jezusa przeklinam teraz wszelką skamielinę, która osiadła na perspektywie proroczej wśród ludzi. Ja mówię teraz do każdego skamieniałego proroka. Powstawaj! 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 I wratuj na Boże! Wratuj! Odnowienie perspektywy proroczej! W imię Jezusa! Jest w imię Jezusa! Świeże objawienie prorocze! Thank you.
każda osoba, która się zniechęciła, gdzie czujesz się zawiedziony w jakikolwiek sposób, przyjdź do mnie teraz. Jeżeli to jeszcze nie puściło, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Wszelkie zawiedzenie, ja przeklinam Cię. Demoniczne siły wycofania, przeklinam Was, mi Jezus. Ja ściągam teraz ciężar. Ja zrzucam jarzmo teraz. Zrzucam jarzmo. Ja zrzucam jarzmo zniechęcenia. Ja zrzucam jarzmo. W imieniu Jezusa. Jarzmo zniechęcenia puszczaj teraz. Wypuszczaj ją. W imieniu Jezusa. Ja uwalniam nowe chęci. Nowe chęci. Ja przeklinam wszelkie jarzmo zniechęcenia. Wszelkie jarzmo zniechęcenia. Nowe pragnienia. Świeże pragnienia. Odświeżenie w Duchu Świętym. Odświeżenie w Duchu Świętym. Odświeżenie w Duchu Świętym. Odświeżenie w Duchu Świętym. Nowe chcenie. Nowe pragnienia. W imieniu Jezusa. Ja związuję wszelką demoniczną siłę zniechęcenia. W imieniu Jezusa. Ja związuję wszelką demoniczną siłę zniechęcenia. Ja uwalniam świeże chęci. Świeże chęci. Ja przeklinam wszelkie zniechęcenie. Wszelkie myślenie, którym jest zniechęcenie. Ja uwalniam teraz namaszczenie. Namaszczenie świeżości. W imieniu Jezusa. Chęć z nieba. Chęć z nieba. Chęć z nieba. Wszelkie zniechęcenie musisz zostawiać ludzi teraz. Nie pozwalam Ci dotykać ludzi. W imieniu Jezusa. Wszelkie zniechęcenie. Jesteś przeklęty. Ja zciągam z ich barków do jarzma. Ściągam jarzmo zniechęcenia. W imieniu Jezusa. Ja ściągam jarzmo zniechęcenia. W imieniu Jezusa. Ja zrywam te jarzmo. Ja w tej chwili ustanawiam świeżość. Chcenie Boże. Chcenie Boże. Chcenie Boże. Chcenie Boże. Chcenie Boże. Chcenie Boże. Ściągam wszelkie zniechęcenie i wszelki ciężar. Wszelkie zniechęcenie i wszelki ciężar w imieniu Jezusa. Wszelkie zniechęcenie i wszelki ciężar. Ja ściągam na mnie Jezusa. O Jezus, ciężar. O wszelkie zniechęcenie i wszelki ciężar. Ustępuj teraz. Ja mówię chęć. Chęć, chęci z nieba. Proszę, niech ona wyjdzie do przodu. Daję chęci z nieba. 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 Ona prawie nie dusza. Chęci z nieba. Wszelkie zniechęcenie. Ja rozrywam Twoje jarzmo. Wszelkie zniechęcenie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja odrywam w tej chwili wiedzę. Ja mówię świeże namaszczenie. Świeże namaszczenie. Matka Toro. Duchu Święty, przyjmuj teraz. Przyjmuj Twoje córki. Przyjmuj Twoje córeczki. Matka Tarana. Kto potrzebuje jeszcze modlitwy? Przez Jezus. Ja rozrywam jarzmo z niechęcenia. Chodźmy jeszcze ja mówię świeże namaszczenie. Chęci z nieba. Do przodu chodźcie. Do przodu. Chęci z nieba. Stasiu jest też zawsze. Chęci świeże. Chęci świeże. Chęci świeże. Niech to płynie. Wszelkie zniechęcenie musisz odejść w imieniu Jezusa. Wszelkie zniechęcenie musisz odejść. Nie pozwalam Ci działać. Ja uwalniam chęci z nieba. Chęci z nieba. W imieniu Jezusa. Głębokie pragnienia z nieba. Głębokie pragnienia z nieba. Jeszcze raz,
Zapraszam Cię do dotykać. Pokój duchu. Wołaj. Zapraszam Cię.
moich pióry. Szanowni Jezu, Matku, ja usuwam wszelkie zniechęcenie. Świeżo to sługa ja usuwam wszelką wszelkie wszelki Bóg bezradnie wszelką wielką siłę i żyć chęstem bo wierzę składać Bóg nie Bogom cię pragnienia z Jezu Thank you.
Jest Zbawca Duch
Odpocznienie.
odpocznienie. Boże, odpocznienie, każda komórka masz odpoczywać teraz w imieniu Jezusa przez moc Świętego Ducha. Przez barankę mogę tam stać. W imieniu Jezusa. Wszystkie hormony macie pracować prawidłowo teraz. W imieniu Jezusa, w każdym ciele. Swoboda. Wywyższając Boży tron. Swoboda. Swoboda w imieniu Jezusa. Stoję tam, gdzie miejsce najświętsze. W imieniu Jezusa. Przez baranka krew mogę tu stać. Zbawiony. Stoję tu. Zdrowy i silny. Zaopatrzony i chciany. Wywyższając Boży tron. Stoję tu, gdzie miejsce najświętsze. Przez baranka krew mogę tu stać. Stoję tu, śpiewając
Wszystko nowe, Holy Spirit, to łaska jest.
garściami. O, Tyś Jezus, nasz Pan. Żyć każdego dnia. Tak będziemy żyć każdego dnia, Panie. Każdego dnia będziemy Ci przynosili radość. Każdego dnia, Boże. Każdego dnia z Twoimi chceniami, z Twoimi pragnieniami, z Twoją siłą, z Twoimi możliwościami. Żadna porażka, żaden problem, żaden kłopot nie zdominują naszego życia, bo nie jesteśmy pod prawem, więc nie musimy sobie radzić sami, ale jesteśmy pod łaską. Jesteśmy pod łaską, bo Chrystus Jezus przyniósł nam łaskę, Twoją przychylność, Twoją siłę, Twoje możliwości, Ojcze. I tak będziemy żyć każdego dnia, Panie. Halleluja. Halleluja. Holy Spirit. Leżeli tam. To jest łaska.